Chciałem powiedzieć dzień dobry Państwu, ale to jest taka unikalna impreza, na której można powiedzieć cześć Panowie, po prostu. Amen, to nawet po angielsku jest amen, czyli hej facet, po prostu. Wszystko się zgadza. Nazywam się Michał Nikodem, na co dzień we wspólnocie Hefsiba, w apostolskim ruchu wiary, kiedyś tutaj w parafii, teraz w parafii Tomasza. Zawodowo TVN24, codziennie od 4 rano, także wstaję o 3:10, jak piekarz. Codziennie, od poniedziałku do piątku. W weekend mogę pospać dłużej. Do 6, bo dzieci wstają. Okej. Szanowni panowie, dzisiaj przypadł mi w udziale zaszczyt niezwykły, bo oto jako część tejże zacnej konferencji mamy panel dyskusyjny. Panel to jest zawsze takie wydarzenie, które wiąże się z niewiadomą. Niewiadoma również polega na tym, że zaraz zobaczymy, kto będzie uczestnikiem tego panelu. Ja otworzę mój zeszyt. Zapraszam, jest z nami pan Andrzej Rogiński. Zapraszam, panie redaktorze. Właściciel i prezes fundacji, redaktor naczelny tygodników warszawskich, Południe, w trzech odsłonach. Głos Mokotowa, Ursynowa, Wilanowa, Śródmieścia, Żoliborza i Bielan, a także Bemowa, Ochoty, Ursusa, Włochów i Woli. Zapraszam, panie redaktorze. Mariusz Marcinkowski, czyli współzałożyciel i lider... Szczęść Boże, mężczyźni. Tak jest. Współzałożyciel i lider główny męskiej wspólnoty Przymierze Wojowników. Ze wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea Dariusz Krawczyński. Zapraszam bardzo serdecznie. I Andrzej Lewek, czyli mężczyźni świętego Józefa. Szanowni panowie, każdy z was ma mikrofon. Każdy z was ma mikrofon. I teraz... Ja przekręciłem zegarek. To taki znak, że w ogóle mam zegarek i że będę próbował kontrolować czas, chociaż jak wiecie, to się w ogóle nie udaje. Jaki jest plan? Chcielibyśmy posłuchać teraz waszego głosu jako mężczyzn praktyków, bo taki jest zamysł tego panelu. Chociaż tak naprawdę, jeżeli chodzi o bycie mężczyzną, facetem, no to każdy z nas jest praktykiem, czy tego chcesz, czy nie. Jakiś rodzaj męskości każdy z nas praktykuje, więc panowie zostaliście wybrani spośród kilku miliardów mężczyzn. Wcześniej brat Charles, również wybrany jako jeden spośród kilku miliardów, ale teraz ma sesję odpoczynkową. Chcemy posłuchać was, ale szukając odpowiedzi na te pytania, posłuchać też samych siebie. Dlatego, że w ciągu 3 kwadransów chyba nie ma szans, żebyśmy wyjaśnili złożoną tajemnicę bycia mężczyzną. Ale spróbujemy, więc... Mam kilka takich pytań, które nurtują mnie osobiście jako męża, jako tatę, jako pracownika, jako dziennikarza. Więc spróbujemy w taki dynamiczny, niewykładowy sposób porozmawiać. Wierzę, że to się uda. Chciałem zacząć od takiego bardzo prostego pytania. Naprawdę takie najprostsze z pytań, jakie przychodzi mi do głowy. Według ciebie, co to znaczy być mężczyzną? W takiej kolejności, jakiej nam męskie serca dyktują. Pan Andrzej? Panie Andrzeju, co to znaczy w XXI wieku w Polsce według pana być mężczyzną? To jest być uzupełnieniem kobiety. Otóż tydzień temu tutaj na Ursynowie uczestniczyłem w przepięknym kościele, gdzie bodaj największy bard polski, Mieczysław Szcześniak, śpiewał do muzyki, którą stworzył, do poezji księdza Jana Twardowskiego. I tam była mowa o uzupełnieniu.
Ty masz to, czego ja nie mam. I to uzupełnienie jest do każdego. Mężczyzna do mężczyzny, kobieta do kobiety. A czym się różni mężczyzna od kobiety? No tym się różni, że mężczyzna jest mężczyzną, a kobieta jest kobietą. To jest pewna odpowiedź, ale poprosiłbym ewentualnie o drugie dno. A teraz dalej. No 40 parę lat jestem w związku małżeńskim i przypomnę sobie, bo mnie Jacek Nikodem kiedyś zaprosił na takie spotkanie, gdzie wydobyto ze mnie odpowiedź na pytanie, które ja w ogóle nie znałem. I teraz ja to powtórzę. Zadano mi pytanie, a czego żałujesz w małżeństwie? Ja mu odpowiedziałem, że tak późno poznałem tę, która została moją żoną. I chcę powiedzieć, że nie wyobrażam sobie funkcjonowania życia i następnego dnia, gdy się budzę, żeby nie było ze mną mojej żony. I dlatego moim zadaniem jest wykonywać te role, które potocznie niektórzy nazywają męskimi rolami, czyli bycia tym, który w rodzinie ma określone role do spełnienia. Właśnie męża, ojca, mam już wnuka, za 2,5 miesiąca będę miał drugiego wnuka. Czyli sprawa jest rozwojowa. Okej, czyli definicja mężczyzny w odniesieniu do uzupełnienia roli kobiety. Dziękuję bardzo. Panowie, wasz taki szybki strzał. Co to znaczy być mężczyzną? Dla ciebie, dla was. Więc najgorzej jak się spotka dwóch grzecznych, bo wtedy się robi korek na skrzyżowaniu. Co to znaczy być mężczyzną? Postaram się powiedzieć w dosyć krótki sposób. Dla mnie bycie mężczyzną to jest zmierzanie się z trudnościami życia i taka umiejętność powstawania z każdego upadku właśnie tylko po to, żeby iść do przodu i zwyciężać, ale też dawać oparcie i podtrzymanie tym, którzy są przy mnie. Okej, dziękuję bardzo. Ja powiem wam, ja nie mogę, ale na waszym miejscu to bym sobie robił notatki. Naprawdę. Dziękuję bardzo. Kolejna bardzo inspirująca odpowiedź. Co jeszcze? Co to znaczy? Jeśli miałbym to tak w dwóch zdaniach powiedzieć, to dla mnie bycie mężczyzną to umiejętność stawania w obronie tego, co jest mi powierzone, wartości, rodziny, moich dzieci, mojej żony. Mężczyzna to jest obrońca, tak? Myślę, że Pan Bóg nas bardzo mocno powołał do tego, żebyśmy stawali na straży sprawiedliwości, prawdy i do tego powołał w szczególny sposób mężczyzn i tak to odczytuję. Okej. Okay. Czyli zobaczcie, trzecia odsłona, trzecia ciekawa możliwość spojrzenia na te tajemnice bycia mężczyzną. Andrzeju. Mężczyznę nie da się zagłuszyć. Okej. Okay. Myślę sobie, że kiedyś, kiedy zastanawialiśmy się nad istotą męskości, bo myślę, że to pytanie tego dotyczy, to taką istotą męskości, jaka nam wyszła w rozmowie, to było branie odpowiedzialności. Istota męskości to jest po prostu branie spraw w swoje ręce, branie odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale oprócz tego, że bierzemy odpowiedzialność za siebie, to bierzemy odpowiedzialność za tych, których Pan Bóg nam powierza. Dlatego, że my w Bożym planie jesteśmy liderami, jesteśmy obrońcami, żywicielami. W tym wymiarze nadprzyrodzonym jesteśmy kapłanami, prorokami, królami. To wszystko tak naprawdę sprowadza się do brania spraw w swoje ręce, do brania odpowiedzialności. I myślę sobie, że dzisiaj z tym jako mężczyźni mamy najwięcej problemu. Można by powiedzieć, że mamy taką fazę, czy taki czas, kiedy dużo łatwiej jest nam być biernym niż być aktywnym. A istotą męskości jest branie odpowiedzialności za tych i za to, co Pan nam daje. Okej, dziękuję. Czyli mamy nakreślony przez was taki obszar tego, co to znaczy być mężczyzną dzisiaj, w dzisiejszych czasach. Teraz w związku z tym chciałem spytać was, jak widzicie, jak to idzie, jak to wygląda w dzisiejszym społeczeństwie, ale zrobimy to w sposób nietypowy. To znaczy poproszę was, żebyście zamknęli oczy i zrobimy głosowanie. To znaczy dam wam do wyboru kategorię. Czy z męskością w Polsce jest bardzo dobrze, jest dobrze, jest tak sobie, czy jest bardzo źle? Ale poproszę, żebyście po prostu zamknęli oczy, my będziemy jurorami, dobrze? A potem odniosę się do tych odpowiedzi, no i zobaczymy. Czy z byciem mężczyzną w Polsce jest bardzo dobrze? Ręka w górę.
Czy z byciem mężczyzną w Polsce jest dobrze? Ręka w górę. Dziękuję. Czy z byciem mężczyzną w Polsce mogłoby być lepiej? Zamykamy, oczy cały czas są zamknięte. Czy z byciem mężczyzną w Polsce jest dramatycznie? Ręka w górę. Okej, no dobrze, dziękuję bardzo. Słuchajcie, drodzy panowie, bo przed chwilę wyglądaliście na nieobecnych, mieliście zamknięte oczy. W tym czasie my przeprowadziliśmy szybkie badanie opinii publicznej, z którego wynika, że większością głosów z byciem mężczyzną w Polsce mogłoby być lepiej. No i teraz zastanówmy się z waszego punktu widzenia, ponieważ sami jesteście mężczyznami, którzy działają, którzy służą, którzy prowadzą życie w różnych obszarach życia zawodowego. Spytam was o największą siłę i o największą trudność w życiu współczesnego mężczyzny. Jak to wygląda z waszego punktu widzenia? Zacznijmy od tej słabości. Co jest dzisiaj największym wyzwaniem, może dla was jako dla mężczyzn, a może w takiej obserwacji, z czym zmaga się polski mężczyzna XXI wieku? Poproszę o taką krótką odpowiedź. Ja już trochę zacząłem o tym mówić. Mówiłem o kryzysie, o takim bierności. Można powiedzieć, że to jest taki kryzys bierności, ale on tak naprawdę nakłada się na inne zjawisko, na zjawisko pędu, którego doświadczamy codziennie i we wszystkim. Tak naprawdę wszyscy się tak śpieszymy, wszyscy mamy tyle rzeczy do zrobienia, wszyscy mamy tyle zadań, które wszystkie są na przedwczoraj. To powoduje, że naprawdę bardzo trudno jest nam zatrzymać się, bardzo trudno jest nam pomyśleć o tym, co naprawdę jest ważne. I to jest trochę jak bieganie z niezaładowanymi taczkami. Że tak naprawdę zamiast zastanowić się i robić to, co najistotniejsze, to robimy wszystko, bo wszystko jest ważne. Myślę, że to jest nasz problem. Oczywiście chciałbym nawet, żebyśmy sobie przerywali, komentowali, bo taka jest formuła. Ale czy można inaczej? Czy w ogóle da się inaczej? Bo no słuchajcie, takie jest tempo. 2 tygodnie temu mieliśmy tu jedną konferencję, teraz druga. 40-milionowy kraj, w domu 3 dzieci. Czy można inaczej? Czy da się tego pędu uniknąć? Jak to widzicie? Ja myślę, że wszystko to jest kwestia priorytetów. I jeżeli potrafimy sobie te priorytety ustawić, to wtedy pęd może być mniejszy. Ja tak mówię, jakby u mnie było dobrze, ale ja też mam za dużo wszystkiego i też nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. Tutaj zgodzę się z Andrzejem. Takim kolejnym jakby przyczynkiem do tego, że bycie mężczyzną nie jest łatwe w dzisiejszym świecie, to jest właśnie to, że świat bardzo nas pochłania. Świat ma bardzo dużo jakby do zaproponowania nam, mężczyznom, zresztą nie tylko mężczyznom, ogólnie człowiekowi. I często są to propozycje, które tak naprawdę pozwalają nam albo przymuszają nas do tego, żebyśmy zapominali, kim jesteśmy i po co jesteśmy tutaj na ziemi. Czyli coś, co właśnie zaciera w naszej pamięci kwestię tożsamości, tak? A co może być taką rzeczą, która sprawia, że zapominamy o tym, że jesteśmy mężczyznami? Po kolei, dobrze. Czyli tutaj jeszcze tylko dołożę jedno zdanie, bo myślę, że to, co jest takim miejscem, gdzie możemy mieć siły, bo jak pracuję z mężczyznami, to widzę, że takim dużym problemem jest to, że my nie chcemy się zatrzymać, bo my boimy się pobyć trochę sami z sobą i zobaczyć, jacy jesteśmy. A takim miejscem, gdzie rzeczywiście facet nabiera siły, to jest ta biblijna pustynia, czyli miejsce, gdzie muszę walczyć z demonami, również z własnymi demonami, ze swoimi słabościami i takimi trzema obszarami, które z naszej pracy bardzo często wynikają, takimi obszarami, które są trudnością u mężczyzn. To pierwsze to jest kwestia związana z pieniędzmi, w ogóle z wartością jałmużny, finansów. Jak prowadzę konferencję dla mężczyzn i mówię, co robimy w przymierzu, zawsze kiedy pojawia się temat oddawania dziesięciny, to konferencja przedłuża się na długie godziny, bo zaczyna się seria pytań, czy to z VAT, czy bez VAT-u, czy rozliczenie roczne, czy z żoną, bez żony, czy z tacą, czy bez tacy i tak dalej. To jest oczywiście, co dzisiaj ksiądz biskup mówił, szerszy problem dotykający dużo więcej, tak? Ale ważny aspekt tego, czy ja potrafię rzeczywiście zaufać Bogu, bo jeśli pieniądze i to, moja praca jest tym, co mnie wyraża i daje bezpieczeństwo mojej rodzinie, to będę o to bardzo mocno zabiegał, a tutaj ta kwestia zaufania Bogu jest ważna. Czyli to jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt to jest kwestia czystości. Myślę, że sam też widzę to w swoim życiu, że to, co najbardziej mi odbierało moją męskość, to nieczystość.
czyli coś, co sprawiało, że dawało mi pozory zwycięstwa w moim życiu, pozory panowania nad tym, co robię. I w ten sposób jakby traciłem to, co najważniejsze w mojej męskości. Czyli ta kwestia nieczystości, jesteśmy wzrokowcami, ten świat nas atakuje pod tym kątem. Oczywiście nie możemy to zrzucać na świat, tylko właśnie wziąć to w swoje ręce, tą odpowiedzialność, o której mówiliśmy. I trzeci aspekt, który mamy w kontekście kryzysu ojcostwa, to kwestia naszej relacji z naszymi ojcami. Męstwo to nie jest coś, co da się nauczyć. Męstwo wymaga inicjacji, wymaga wprowadzenia w ten świat mężczyzny. Jeśli mamy kryzys ojcostwa, to brakuje nam dzisiaj mężczyzn, którzy nas wprowadzą w to, jak być mężczyzną. Dlatego rośnie ta potrzeba wspólnot męskich i dobrze, że one powstają. Dziękuję. Panie Andrzeju, co byłoby tym największym wyzwaniem, czy słabością, kłopotem współczesnego mężczyzny, według pana? Wielu mężczyzn w Polsce ma problem ekonomiczny, bo chciałby zapewnić swojej rodzinie byt na takim poziomie, jaki jemu się wydaje, że jest najlepszy. Ale wielu mężczyzn zapomina, że bycie człowiekiem to nie jest koniecznie bycie człowiekiem, który ma moc pieniędzy. Są tacy, którym lepiej wychodzi biznes, są tacy, którym to wychodzi gorzej. I powiem tak, mnie pewne rzeczy, przepraszam, że mówię o sobie, ale mnie pewne rzeczy jakoś wyszły, znaczy nie tylko włosy mi wyszło, ale dużo szczęścia mi wyszło w życiu. I ponieważ mam odpowiedzialność nie tylko za swoją rodzinę, ale także za powierzanych mi w przedsiębiorstwie, którym kieruję ludzi, za w jakiejś mierze moich czytelników, czyli to, co jest publikowane, a to są setki tysięcy ludzi, więc muszę nad tym zapanować. A nade mną chcieliby zapanować, a to politycy, a to przedsiębiorcy i ja muszę sobie z tym radzić. Chodzę jak saper po polu minowym i sobie radzę, ale wiem jedno. Tyle jestem wart, ile innym ludziom coś będę dawał. Inaczej jestem nic nie wart. Jeśli nie mam odniesienia do ludzi, to ja jestem po prostu samotnik, czyli ja przestaję być człowiekiem. Dlatego uważam, że ci, którzy mają umiejętności albo do biznesu, albo do jakiegoś przywódca, czyli im więcej mogę, tym bardziej jestem odpowiedzialny. I w związku z tym muszę dbać o innych, ale także tworzyć sytuacje, w których inni, ci, którzy są no, w cudzysłowie ode mnie zależni, chociaż niekoniecznie, tylko są zależni w tym sensie, że ja im chcę dać tą tak zwaną przysłowiową wędkę, żeby oni mogli rosnąć, żeby oni nabierali siły wewnętrznej do życia, do pełnienia swoich ról ludzkich, czyli wnuka, syna, ojca, męża, jakieś osoby we wspólnocie. Muszę im to jak gdyby dać, bo wtedy powiększy się liczba osób, którzy coś mogą. Chodzi o to, żeby w ludziach wytworzyć pewnego rodzaju pewność siebie. Pewność, że teraz już mogę być dalej odpowiedzialny. Wywołaliście, panowie, bardzo ciekawy temat, bo pojawiło się hasło, że mężczyzna zasuwa, zasuwa, zasuwa i że, jak sobie wynotowałem, boi się zatrzymać. No ale teraz, jeżeli mężczyzna boi się zatrzymać po to, żeby odkryć prawdę o sobie, czy nawet żeby odkryć to, co mu przeszkadza w tym biegu, no to znaczy, że jesteśmy w jakiejś piekielnej pułapce, bo po prostu pędzimy, pędzimy, pędzimy i do niczego dobrego to nie prowadzi. Jakie wy macie rozwiązanie takie dla siebie bardzo praktyczne i może dla wielu z nas to będzie wskazówka,
w takim codziennym życiu. Jest takie jedno wskazanie, które Pan Jezus daje. To jest cytat z Pana Jezusa, ale nie z Ewangelii. To jest takie bardzo charakterystyczne. Jezus mówi, więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. I myślę sobie, że to jest taka recepta na męskość dzisiaj. Dlatego, że mężczyzna to jest ten, który daje. To jest kwestia mentalności, to jest kwestia sposobu myślenia, sposobu bycia, który tak naprawdę nie koncentruje się na tym, żeby gromadzić, żeby zbierać jak najwięcej, żeby mój zasobnik był udeptany, ubity, tylko troszczę się o to, żeby dawać, żeby być dla innych, żeby być dla mojej rodziny, dla mojej żony, dla moich dzieci, żeby być dla tych, których Pan Bóg mi stawia, dla tego środowiska, na które mam wpływ. A wtedy, kiedy ja będę dawał, wtedy tak naprawdę mój zasobnik otwiera się na to, aby Pan Bóg mógł mi dawać, nie? Więc ja myślę sobie, że to jest kwestia mentalności, bo jeżeli jesteśmy skoncentrowani na sobie, jeżeli jesteśmy skoncentrowani na tym, że jeszcze muszę to i tamto i siamto, a muszę jeszcze kupić, muszę jeszcze przywieźć, muszę jeszcze coś zrobić, i to jest ciągle mentalność taka, w której ja gromadzę, żeby mieć więcej. A tak naprawdę to nie przynosi szczęścia, bo więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Więc myślę sobie, że to jest kwestia zmiany tej mentalności. Tak jak dzisiaj mówiliśmy czytaliśmy o ubogiej wdowie, tak? Która tak naprawdę dała wszystko, co miała. I myślę sobie, że my jako mężczyźni powinniśmy dawać samych siebie. Tak jak Jezus dał siebie dla nas, jak Jezus złożył swoje życie w ofierze, tak samo my powinniśmy w swoim życiu kierować się takim założeniem, że oddajemy siebie innym. Oddajemy swoje życie, składamy swoje życie w ofierze za dzieci, za żonę, za moją rodzinę, za tych, których Pan Bóg mi daje. Tylko tak chyba, bo to są piękne słowa, ale tak jak myślę sobie, czasami to się pojawia, jak rozmawiam ze znajomymi w pracy, to oni wtedy taką cenną wypowiedź skitowaliby, ale jak to zrobić? No bo wiesz, tak naprawdę nie dość, że świat ode mnie wymaga, firma ode mnie wymaga, to teraz jeszcze słyszę, że ja mam nie gromadzić dla siebie, tylko jeszcze mam to wszystko rozdać. I to już w ogóle jest co najmniej bardzo trudne. I teraz pytanie... Nie, to niekoniecznie tak. To popatrzmy na to w sposób taki egzystencjalny. Jeżeli ja prowadzę firmy i nagle się okazuje, że mam tak dużą konkurencję, że muszę się więcej starać, coś muszę dać więcej siebie, czyli muszę więcej wysiłku włożyć, więcej czasu. I pojawia się i raptem, ja to wiem po sobie, bo pracuję te kilkadziesiąt lat już i gdzieś mniej więcej ze 45 lat na ponad pracuję czynnie. I powiem tak, im więcej pracuję, tym więcej jakby zdobywam czegoś w swojej dziedzinie. I jak ja sobie radziłem w swoim życiu? Gdy działałem w harcerstwie, to w pewnym momencie doszedłem do... Bo to jest taki moment, że potrzeba w pewnym momencie czasem zmianę trzeba wykonać. I działałem społecznie w ruchu harcerskim. Tam doszedłem do harcmistrza, nim byłem, ale patrzę, że to już mam lat 30, to już może by to młodsi robili, tak? No i wtedy sam z siebie osiągnąłem wszystko, co człowiek może osiągnąć w tej dziedzinie. Funkcyjnie, w zaszczytach jakichś, w publikacjach pedagogicznych i zobaczyłem, że doszedłem do szczytu i koniec. No i co dalej? Gdzie ja się będę realizował? Tam też się, i tam się nauczyłem odpowiedzialności po raz pierwszy, tak? Tam głównie. I potem, no to wobec tego starałem się akurat, wszedłem w takim czasie w wieku, gdy miałem 35 lat, wszedłem w mieszkanie na Ursynowie, gdzie 3 minuty stąd tutaj mieszkam. I wobec tego zacząłem funkcjonować w spółdzielczości mieszkaniowej, gdy miałem lat 35. I bardzo, bardzo ostro. I też osiągnąłem już wszystko, no ale no ile można? No dajmy miejsce dla innych. Potem się zacząłem realizować w innej działalności społecznej, tam w sprawach związanych z metrem, żeby ono było w Warszawie. Potem wreszcie poszedłem i stworzyłem gazetę, taką, która jest gazetą świecką, ale jest dla wszystkich, tak? Gdzie
gdzie też musiałem jak gdyby uciekać i coraz więcej pracować. I tutaj następny problem się pojawił. Coraz więcej pracuję i słuchajcie, wpadłem w pracoholizm. A jeżeli się wpada w pracoholizm, to ma się poważny problem. Mniej czasu dla rodziny. I zdarzyło się tak. I po prostu tak miałem, że rzeczywiście za mało poświęcałem czasu, na przykład na mojego syna, niż bym chciał. Ale się po prostu bałem. Był dylemat we mnie, wewnętrzny. Bałem się, że ja po prostu nie podołam, nie zarobię na to, żeby on miał to, co on potrzebuje. I żeby miało to, moja żona, to, co ja potrzebuję. Był to dylemat. No ale w końcu go rozwiązałem. To są te dylematy, które się pojawiają i pojawia się tutaj chyba od razu temat, który pewnie będzie jednym z kluczowych pytań. Dwa hasła, które są serwowane mężczyznom od wieków, to są samotny wilk albo kompania braci. I ja chciałem teraz spytać was w związku z waszymi przemyśleniami życiowymi, pracą z mężczyznami. Teraz, panie Andrzeju, pan mówił o tych swoich decyzjach, wyborach. Jak żyć? Jak żyć? Jak żyć? Proszę pana, jak żyć? Czy jako samotny wilk, czy w kompanii braci? Może tak trochę dyplomatycznie wybrnę z tego i powiem, że jedno i drugie chyba oddaje męskość. Bo potrzebujemy braci i nam dzisiaj brakuje w świecie takiej prawdziwej męskiej przyjaźni. Proszę zwróćmy uwagę, że często ta przyjaźń męska jest pokazana w jakichś różnych konotacjach, albo nieodpowiedzialnych chłopców, albo homoseksualnych. I często gdzieś tam, jeśli mówi się o przyjaźni męskiej, to patrzy się na nią bardzo tak pobłażliwie albo lekko. Więc ta kompania braci jest bardzo ważna. Stać w ramię z bratem, czyli umieć przyznać się do tego, że popełniłem błąd i umieć wyciągnąć rękę do tych, którzy mi pomogą powstać, to co też już mówiliśmy. I ten samotny wilk też. Ja myślę, że ta samotność jest wpisana w nasze serca. Ta większość dzisiaj tych walk, które toczymy, to są walki, które się toczą w naszych wnętrzach, w naszych sercach. I potrzebujemy tej pustyni, tej samotności wilka, żeby tak jak Pan Jezus wyjść na pustynię i wrócić po co? Po to, żeby na tej pustyni odkryć to, co dzisiaj mówi Charles. Trzeba odkryć misję, cel, do którego mam dążyć. Facet, który nie ma wizji na swoją przyszłość, na przyszłość swojej rodziny, bliski, które są mu powierzeni, to nie wie, w którą stronę ma działać. Nie wie wtedy, jak dawać, tak, a nie brać. Więc myślę, że to jest jedno i drugie ma znaczenie. Okay, ja myślę, czyli kompania braci i samotny wilk. Jedna wersja jest taka. Ja myślę, że ta pustynia, o której ty wspomniałeś, to jest ten czas, żeby pójść i zasłuchać się w słowo. Zasłuchać się w tego, który mówi do naszego serca i który ma dla naszego życia bardzo konkretne obietnice, w które możemy wejść. I to, tu w ten sposób chciałem nawiązać do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Myślę sobie, że to nasze zakręcenie, to nasze zabieganie, ono bierze się z tego, że naprawdę nie umiemy słuchać. A jeżeli słuchamy, to nie umiemy wierzyć w to, co słyszymy. Dlatego, czyli że albo nie umiemy słuchać, a potem jak usłyszymy, to nie dowierzamy, że usłyszeliśmy właśnie to, tak? Znaczy, ja mówię, że tak, no, może słyszymy, natomiast myślę sobie, że życie wiarą to jest zawierzenie, to jest pójście za tym. A to wymaga już bardzo konkretnych kroków, które czasami są wbrew temu, co chcemy, nie? Czy co nas trzyma, czy co nas wiąże. I myślę sobie, że zmiana mentalna wymaga naprawdę zaufania Panu Bogu i wymaga zostawienia pewnego sposobu bycia czy sposobu myślenia, który nie prowadzi nas do wolności przed Bogiem. Nie? Więc w tym kontekście myślę sobie, że Pan Bóg daje nam obietnicę, z której wynika, że jeżeli będziemy pełnić Jego wolę, żyć Jego życiem, to wtedy On zatroszczy się o nasze rzeczy. Ale my w to nie wierzymy i wolimy sami zatroszczyć się o wszystkie nasze rzeczy, a wtedy zastanawiamy się, dlaczego Pan Bóg nam nie błogosławi. Więc myślę sobie, że temu służy ta pustynia, a bracia w tym układzie służą temu, żebyśmy naprawdę budowali relacje wzajemnej odpowiedzialności. Czyli takie relacje, w których ja wobec brata mogę szczerze powiedzieć, z czym walczę i wiem, że on mnie nie wyśmieje, tylko się za mnie pomodli i mnie wzmocni. Nie obniesie mnie wszędzie, tylko podzieli się, że wiesz, ja mam podobne problemy, bo też się zmagam, bo też walczę, bo też jestem mężczyzną z krwi i kości, który ma grzeszną naturę, ale który jest zbawiony przez Pana Boga. Nie? Więc generalnie myślę sobie, że to jest ta przestrzeń, w której możemy się wzajemnie wzmacniać w tej kompanii braci,
A to bycie samotnym wilkiem to jest właśnie ten czas znasz sam na sam z Panem Bogiem. Dariusz Kawczyński? Myślę też, że w moim odczuciu i w moim doświadczeniu właśnie przeniesienie tej samotności wilka do dobrej kompanii braci jest takim spełnieniem. Dzisiaj, może nawiązując troszeczkę wstecz, gdy chcemy, mówimy o oddaniu wszystkiego, kojarzy nam się to z pieniędzmi. A dzisiaj myślę, że większość z nas najbardziej ceni sobie właśnie swój czas, gdyż nikt z nas dzisiaj nie ma czasu. Jeżeli proponujemy komuś jakąś inicjatywę, słuchaj, nie mam czasu, a jeżeli poświęcisz ten czas drugiej osobie, jeżeli ktoś mi poświęca czas, ja to doceniam i ja widzę w nim przyjaciela i jeżeli ja poświęcę komuś czas, wówczas też zyskuję przez to przyjaciela. I przez to, że nie będąc samotnym, otrzymuję wtedy o wiele więcej, bo otrzymuję przyjaciół, ale też mój czas zostaje wynagrodzony. Dostaję tego czasu jeszcze więcej i każda pustynia, której doświadczam, mogę tą pustynię przejść i tego doświadczam faktycznie w naszym przymierzu mężczyzn, że mogę ją przejść razem właśnie z braćmi, którzy będą w stanie mnie zrozumieć, gdy zaprosimy do tego Jezusa i On będzie zawsze dać nam w stanie takie światło, to światło właściwe i będę w stanie zrozumieć Jego plan wobec mnie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego zostałem samotny w danym momencie i dlaczego On mnie zaprowadził do kompanii braci. Ja tylko jeszcze dodam tej pustyni, o której rozmawiamy. Myślę, że ten problem pustyni polega na tym, że my dzisiaj żyjemy w świecie, w którym wszystko mamy tu i teraz. Tak jak Charles mówił, że 2 lata czekał na słowo albo czekał na to, że Pan Bóg gdzieś go pośle, to my się tego boimy. Boimy się, bo my chcemy wiedzieć tu i teraz, co będzie. I często brakuje nam takiego też cierpliwości wsłuchania się w to słowo, pozwalania, żeby Pan Bóg do nas to, co mówił, żeby nas przygotowało na to słowo. Więc myślę, że to jest jedno i drugie nam dzisiaj troszkę kuleje, tak? I kontekst tej męskiej przyjaźni i też tego wychodzenia na pustynię. Panie Andrzeju, samotny wilk czy kompania braci? W ogóle nie mam takiego dylematu. Człowiek po pierwsze nie może być samotny. Może być tylko wśród ludzi, to co mówiłem. Kompania to dla mnie te pojęcie, jeśli użyję tych dwóch wyrazów, to mi się to tak kojarzy, tak jak z kompanią piwną. A ja to inaczej widzę. Mam przyjaciół, bardzo licznych znajomych, bliższych, dalszych. I wśród nich są ludzie wierzący, płytkiej wiary, głębokiej wiary, są agnostycy. I ze wszystkimi jakoś udaje mi się porozumieć. I bo oni są moimi partnerami. Oni, każdy z nich jest cudem życia, które dostaliśmy. I ten cud życia prowadzi mnie od dzisiejszego dnia do następnego. Moja mądra żona mówi, a tam nie ma co kwękać, nie tego, słuchaj, ciesz się. No, bo ja tam się mam, mówię, wiesz, tu ma jakieś zmarszczki, tam mi coś, tu mnie strzyka, tam mnie łamie. Ona mówi, daj spokój. Ciesz się z każdego dnia. I ona ma rację. I na dobranoc nieraz jej mówię tak, słuchaj, jutro, teraz zaśnijmy, jutro rano się znowu zobaczymy. I rano cieszę się, że mogę ją przywitać i że witam świat mnie otaczający, że witam wszystkich ludzi, z którymi, pośród których żyję. Nie mam problemu, czy ja żyję w tym, czy jestem samotny. Z samotności to, jeżeli coś to indywidualnie, to ja muszę myśleć. Tu jest samotność, kiedy ja muszę myśleć i podejmować decyzje. Bo człowiek obojętny czym jest, nie jest czymś bezwolnym. Musi podejmować decyzje. Panowie, pewnie jeszcze o tym nie słyszeliście, ale Organizacja Narodów Zjednoczonych wytypowała właśnie was, żebyście przygotowali pakiet, jaki dostanie każdy mężczyzna na całym świecie. Każdy z kilku miliardów mężczyzn dostanie pakiet. I wy teraz zgłosicie 4 propozycje,
a my spróbujemy potem wspólnie zdecydować, który z tych pakietów zostanie przetłumaczony na wszystkie języki świata i trafi w ręce każdego mężczyzny na świecie. Z tego, co wiem, takiej akcji jeszcze nie było, ale jeśli nie my, to kto? Jeśli nie dzisiaj, to kiedy, prawda? No właśnie. I teraz tak. W tym pakiecie ma być koszulka, t-shirt z jakimś napisem. Chciałbym usłyszeć od was, jaką propozycję takiego napisu byście zgłosili. Co facet na klacie ma mieć wypisane? Co to mogłoby być za hasło? To będzie pierwsza rzecz. A druga rzecz, Organizacja Narodów Zjednoczonych postanowiła ufundować jakiś przedmiot, który do tego t-shirtu będzie dołączony. Więc co to może być za przedmiot, który przysłuży się w poprawie sytuacji współczesnych mężczyzn? Więc za chwilę my jako dostojne jury usłyszymy, jaki to może być napis na koszulkę i jaki przedmiot. Zastanówcie się chwilkę, chociaż dawałem wam znać wcześniej, więc mieliście może nieprzespaną noc z tego powodu. Najpierw poprosiłbym o propozycję napisów, a potem skupimy się na przedmiocie. Pan Andrzej Rogiński. Kochaj. Kochaj. Dobrze usłyszałem? Kochaj. Propozycja numer jeden. Krótko i na temat. Panowie, druga propozycja napisu na t-shirt dla każdego mężczyzny. Ja już nawet mam taki t-shirt w domu. Mężczyźni Świętego Kochaj. Józefa szybsi niż ONZ. Lobby działa. Nie. Na tej koszulce jest hasło żona, które rozwija się w żyj odważnie, nie abdykuj. Żyj odważnie, nie abdykuj, czyli nie ustępuj stronu, tak? No, to ciekawe. To byłoby sprytne połączenie tej męskości stuprocentowej w połączeniu ze stuprocentowym uzupełnianiem kobiety. I kurczę, żony byłyby zadowolone, nie? Wyobrażacie to sobie? Prezent dla każdego mężczyzny. Koszulka z napisem żona. Kurczę. No grubo, ale do pionierów świat należy. No dobra, druga propozycja. Dariusz. Moją propozycją jest koszulka z awersem i z rewersem. Z przodu proponuję napis nie jestem sam, a na plecach jest nas wielu. Nie jestem sam, jest nas wielu. Aha. Widzicie już te miliardy ludzi w tych koszulkach? Widzicie to? Zaraz zrobimy zrzutkę na koszulki. Okej, okay. I czwarta propozycja? Ja bym pomógł mężczyznom, żeby ten czas nie był nudny, żeby mieli co robić. Proponuję napis, pomogę ci. Pomogę ci. Aha. Pomogę ci. No. No. No ciekawe. Może być jeszcze pomogę ci żoną. Mamy teraz zagwozdkę, bo parę dolarów trzeba będzie na to wydać. Wiecie, jak nam zostaną 2 miliardy koszulek z napisem żona na przykład, to damy na Dzień Kobiet, tak? Nie. Okej, dobrze, czyli mamy cztery propozycje koszulek, dobrze, to już jest ciekawe. Natomiast teraz jaki przedmiot? Przedmiot. Co macie do wyboru cokolwiek? Co waszym zdaniem każdy mężczyzna na świecie powinien dostać. I ja, dlaczego? Ja sobie Andrzej. Wziąłem rekwizyt, żeby było prościej. Także ja myślę sobie, że to jest niezbędnik każdego mężczyzny, dlatego że bycie mężczyzną to bycie jak Jezus, a tutaj poznajemy Jezusa. Okej, okay, czyli Biblia dla każdego faceta, tak? Amen, amen. Dobra, okej, okay. Pierwsza propozycja. Dariusz? Oczywiście dołączam się do Biblii, gdyż też uważam, że Biblia jest nieodłącznym atrybutem każdego faceta. Zapytałeś o rzecz, więc... Tak, bo jeżeli tylko mogę, bo ja wiem, że to jest konferencja chrześcijańska Jasne. Głównie i spodziewałem się, że jedną z pierwszych odpowiedzi będzie Pan Bóg albo Biblia. Wiecie, jak to jest, tak? Tak jak z tymi dziećmi w przedszkolu. Przepraszam, że ci nie zaskoczyłem. Dlatego nie, chcę...
To jest jedna z propozycji. Czekamy na kolejne. Dariusz? Dlatego chcę odnieść się właśnie materialnie. Ja każdemu facetowi na ziemi dałbym porządny, markowy, myśliwski nóż. Nóż, mogę wytłumaczyć dlaczego? Nóż po to, żeby wiedział, że jest mężczyzną, że ma zatroszczyć się o byt, że ma zawalczyć o bezpieczeństwo i o swoją tożsamość. Okej. Czyli Biblia albo porządny, markowy, myśliwski nóż. Aha, okej, dobra. Jeszcze dwie propozycje. Tym razem lepiej by być pierwszym. Ja nie ukrywam, że miałem nawet powiedzieć, że ma to być wszystko poza Biblią, bo wtedy paradoksalnie ułatwiłbym wam to, bo Biblię i tak byśmy im wręczyli. Ja myślałem nad tym, co przynieść i tutaj będę zgodny, tylko w trochę rozszerzonej wersji. Może nie nóż, ale miecz. Jak pójdziemy tym torem, to panu Andrzejowi zostanie tylko podwójna maczeta albo... Znaczenie podobne, więc nie muszę... Bo zaczęliśmy od miecza ducha, czyli od Słowa Bożego, przeszliśmy przez nóż do czegoś... Panie Andrzeju, co za przedmiot, jaki przedmiot pana zdaniem powinien dostać każdy facet na świecie, żeby mu to pomogło w byciu mężczyzną? Gdy przyszedłem na świat, to przyszedłem bez niczego. I gdy będę z niego odchodził, z tego świata materialnego, odejdę bez niczego. Mnie nic nie jest potrzebne, żeby dostać. Nie, nie potrzebuję przedmiotu. Dla mnie przedmioty są bez znaczenia. Ale coś symbolizują. Chodzi o symbol. Tak jak myślimy o dobrej książce czy wspaniałej księdze, nie, jak myślimy o nożu. To może być znak, tchnienie. Ja nie potrzebuję. Po prostu nie potrzebuję. Tyle. Mnie nie jest potrzebny przedmiot. Dla ONZ-u będę najtańszy. Jeżeli byśmy wzięli pod uwagę kwestie finansowe, to pewnie projekt pana Andrzeja by przeszedł najszybciej. To ja chcę drugą szansę. Jeden wyraz na koszulce i rezygnujemy z przedmiotu. Andrzej, absolutnie nie wycofujemy się z Biblii, natomiast gdyby to nie była Biblia, tylko jakiś przedmiot. Powiedziałeś, że to i tak będziemy dokładać, w związku z tym, skoro mam drugą szansę, to chciałem powiedzieć, że do tego noża, czy do maczety, czy do co tam miecza, tak? Myślę, że takim drugim ważnym atrybutem dla mężczyzny jest lornetka. Dlaczego? Dlatego, że my jako mężczyźni naprawdę potrzebujemy określić cel. Potrzebujemy określić cel, potrzebujemy określić wizję, potrzebujemy określić kierunek, potrzebujemy wyznaczyć tą strategię dla naszej rodziny, dla naszej żony, dla naszych dzieci. Potrzebujemy znać ten cel i tu lornetka bardzo się przyda. Drodzy panowie, więc jeżeli za jakiś czas na ulicy spotkacie faceta w t-shircie z napisem kochaj, żona, nie jesteś sam, jest nas wielu, albo pomogę ci. Jeżeli zobaczycie miliony facetów, którzy mają na szyi lornetki, albo trzymają w ręku porządne, markowe, myśliwskie noże, albo maczety, tudzież pokazują puste ręce, że nie potrzebują niczego, a z kieszeni wystaje im Biblia, to wiedzcie, że przebiliśmy się do ONZ-u! Alleluja! Panowie, bardzo dziękuję za inspirację. Naszymi panelistami, praktykami byli pan Andrzej Rogiński, Dariusz Krawczyński, Mariusz Marcinkowski i Andrzej Lewek. Bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki wielkie. Dziękujemy.